Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Święci apostołowie Piotr i Paweł, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 czerwca 1999 roku. Obchodziliśmy wczoraj uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, chociaż ci dwaj święci, nazywani przez liturgię książętami apostołów, różnili się osobowością i kulturą tajemniczym zrządzeniem Bożej opatrzności stali się uczestnikami wspólnego dzieła apostolskiego. Dlatego również Kościół wspomina ich tego samego dnia. Wczorajsza uroczystość ma bardzo starą tradycję. Jej formularze znajdujemy w rzymskich księgach liturgicznych znacznie wcześniej niż uroczystość Bożego Narodzenia. W czwartym stuleciu odprawiano w tym dniu w Rzymie trzy msze święte. W bazylice Świętego Piotra na Watykanie, w bazylice św. Pawła za murami i w katakumbach św. Sebastiana, gdzie w epoce najazdów barbarzyńców ukryto na pewien czas, jak mówi tradycja, ciała obydwu apostołów. Święty Piotr, rybak z Bethsaidy, zostaje ustanowiony przez Chrystusa kamieniem węgielnym kościoła. Święty Paweł! oślepiony na drodze do Damaszku, z prześladowcy chrześcijan staje się apostołem narodów. Obydwaj kończą życie męczeństwem w Rzymie. Poprzez nich Bóg dał Kościołowi zaczątek wiary. Papież powołuje się na autorytet tych dwóch filarów Kościoła, kiedy w oficjalnych dokumentach sięga do źródła tradycji, którym jest Słowo Boże, Zachowane i przekazane przez apostołów. Wsłuchując się uważnie w to słowo, wspólnota kościelna wzrasta w miłości razem z papieżem, biskupem oraz całym duchowieństwem. Do znaków, które zgodnie z utrwaloną już tradycją wzbogaciły wczoraj liturgię sprawowaną pod moim przewodnictwem w Bazylice Watykańskiej, należy starożytny obrzęd nałożenia paliuszy. Paliusz to niewielka kolista wstęga w kształcie stuły, ozdobiona sześcioma krzyżami i wykonana z białej wełny. Baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia, w dniu Świętej Agnieszki. Papież nakłada paliusze arcybiskupom, metropolitom, mianowanym w ostatnim okresie. Są one symbolem władzy jaką zgodnie z prawem, metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii. Świadectwa archeologiczne i ikonograficzne oraz liczne dokumenty piśmienne pozwalają stwierdzić, że obrzęd ten był praktykowany już w pierwszych stuleciach chrześcijaństwa. Mamy tu zatem do czynienia z prastarą tradycją która towarzyszyła praktycznie całej historii kościoła. Pośród różnych znaczeń tego obrzędu, dwa wydają się szczególnie wyraziste. Przede wszystkim wskazuje on na specjalną więź arcybiskupów metropolitów z następcą Piotra, a w konsekwencji z samym Piotrem. Właśnie bowiem z grobu apostoła, trwałej pamiątki jego wyznania wiary w Pana Jezusa, Paliusz czerpie swą symboliczną moc. Kto go zakłada, winien sam pamiętać i innym przypominać o ścisłej i głębokiej więzi, jaka łączy go z osobą i misją Piotra. Winno się to objawiać we wszystkich okolicznościach jego życia w nauczaniu i duszpasterstwie, w sprawowaniu sakramentów i w dialogu ze wspólnotą. Metropolici. Są zatem powołani, aby być głównymi budowniczymi jedności kościoła, która wyraża się w wyznawaniu tej samej wiary i w braterskiej miłości. Jest jeszcze druga wartość, na którą wyraźnie zwraca uwagę obrzęd nałożenia paliuszy. Baranek, który ofiarował wełnę na paliusz, jest symbolem baranka Bożego, który wziął na siebie grzechy świata. I złożył samego siebie w ofierze dla odkupienia ludzkości. Jako baranek i pasterz, Chrystus nadal czuwa nad swoją owczarnią i powierza ją opiece tych, którzy sakramentalnie go reprezentują. Biel wełny paliusza jest symbolem niewinności, a sześć krzyży ma oznaczać codzienną wierność Chrystusowi, która, jeśli to konieczne, nie cofa się nawet przed męczeństwem. Kto przywdziewa paliusz, winien zatem żyć w szczególnej i nieustannej komunii z Chrystusem, której cechą jest czystość intencji i czynów oraz ofiarna służba i świadectwo. Pozdrawiając serdecznie arcybiskupów metropolitów, którzy wczoraj otrzymali paliusze, oraz tych, którzy dzisiaj zechcieli wziąć udział w tej audiencji, pragnę zachęcić Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, Przybyli tutaj razem z nimi do modlitwy za waszych pasterzy. Powierzajmy dobremu pasterzowi, tych moich czcigodnych braci w biskupstwie, aby każdego dnia wzrastali w wierności Ewangelii i byli żywymi przykładami dla owczarni. Maria, matka Kościoła, niech ochroni tych, którzy zostali powołani, aby przywodzić chrześcijańskiemu ludowi. I niech wyjedna wszystkim uczniom Chrystusa cenny dar miłości i jedności.